To nie jest sosna. To też nie. Ani to. W rzeczywistości większość obrazów, które pojawiają się w wynikach wyszukiwania obrazów w Google dla sosny, nie są sosnami. Nic dziwnego, że wiele osób nazywa wszystkie te drzewa sosnami, ponieważ są one spokrewnione z sosnami. Ale nazywanie ich sosnami jest jak nazywanie tego psem. I tego psem. I tego. Są spokrewnione z psami, ale nimi nie są. Naukowo rzecz biorąc, sosny i drzewa, z którymi są mylone, różnią się kształtem i rozmiarem igieł i szyszek, a także ogólnym kształtem. Prawdziwe sosny mają po 2, 3 lub 5 igieł w krótkopędzie, a ich nasiona są uwalniane z łuskowatych, zwisających w dół szyszek, których dojrzewanie trwa 2 lata, co nadaje ich łuskom te dwa wyraźnie odrębne fragmenty. Wzrost w pierwszym roku i wzrost w drugim roku. Większość sosen w rzeczywistości nie ma stereotypowego kształtu choinki, chyba że są przycinane w ten sposób. Sosny same w sobie mają nieregularne, zaokrąglone lub wielopoziomowe korony, takie jak ten, ten lub ten. Choć ludzie chcą nazywać to sosną, to nią nie jest. Jest to jednak kuzyn, świerk. Świerki można odróżnić od sosen po kwadratowych, pojedynczych igłach ułożonych w kształt szczotki do mycia butelek oraz po łuskach szyszek, których wzrost zajmuje tylko rok. A także po fakcie, że wyglądają jak choinki bez konieczności przycinania. Oto kolejny blisko spokrewniony z sosną oszust – jodła. Jej cechą wyróżniającą są szyszki, które stoją pionowo i których łuski nie otwierają się, aby nasiona wypadły, a opadają wraz z nasionami. Jodły mają także płaskie igły odchodzące od gałęzi w bardziej poziomy sposób niż u świerków. I również wyglądają jak choinki. Jest jeszcze daglezja, która również nie jest sosną, ale nie jest też jodłą. Jej szyszki zwisają w dół, a nie w górę, mają łuski, które otwierają się, a nie opadają i mają małe dodatkowe łuski, które wyglądają jak mysie tyłki. Najbliższym kuzynem diaglezji jest modrzew, jedyny członek rodziny, który zrzuca igły na zimę. Ta rodzina ciągnie się w nieskończoność, a przy takiej różnorodności cech nie jest zaskoczeniem, że utrzymanie ich wszystkich w porządku może być trudnym zadaniem. Zacznijmy więc od tego. Sosna to nieliściaste drzewo iglaste o nieregularnym kształcie z dwukolorowymi łuskami na zwisających w dół szyszkach i igłami po 2, 3 lub 5 sztuk w krótkopędzie. Te wszystkie inne nie są sosnami, ale są członkami wielkiego i potężnego domu sosnowatych. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału Minuta z Ziemią. Daj nam łapkę w górę i bądź z nami na bieżąco.